Wysoka Rado, odbieram 42 zasiedlenie gminy. Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność obrad. Witam Marszałka Kolegów Radnych, witam Pana Wójta wraz z pracownikami, witam sołtysów i przybyłych gości mieszkańców. Wysoka Rado, chciałbym do porządku obrad wnieść jeden projekt uchwały. Jest to dotyczący, przed chwilą byście Państwo otrzymali tę materię. Jest to po prostu jakby techniczne poprawienie uchwały poprzedniej z dnia 19 grudnia. To znaczy konkretnie w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr 40 przez 229 213 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie odwołania przewodniczącego Rady Gminy Dziarnictwo pana Jerzego Szarowskiego. Tam się po prostu paragraf drugi należy uchylić. Taki sam odmian, tu macie Państwo już w materiałach uchwały dotyczącą odwołania przewodniczącego. Czyli są sprawy techniczne. Proponowałbym wprowadzenie tego projektu uchwały jako punkt 16. Punkt 15. Po podjęciu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy również ten punkt 15. I później kolejne by były przesunięcia punkt 15 jako punkt 16. Punkt 16 jako 17, 17 jako 18, 18 jako 19, 19 jako 20, 20 jako 21, 21 jako 22, 22 jako 26, 26 jako 24. Pytam jeszcze, czy ktoś z Państwa radnych na którego wniesienia do porządku obrad? Nie widzę. W takim razie poddaję pod głosowanie ten punkt. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr 40 329 213 19 grudnia 2013 roku w sprawie odwołania przewodniczącego Rady Gminy Dziarnictwo pana Jerzego Szarowskiego. Proszę o podniesienie ręki. Musi się podnosić albo zdecydować się podnoszenie. Dziękuję. Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, zagłosowało 14 osób. Punkt został wprowadzony porządkowy. Proszę Panią Przewodniczącą, przeczytanie porządkowe. Proponowany porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, przyjęcie protokołów sesji 37 i 38 sesji Rady Gminy. 3. Sprawozdanie wójta z działalności międzysesyjnej. 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz mieszkańców. 5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Jedna Radnisko. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Usług, Rolnictwa, Budżetu i Finansów Rady Gminy Jedna Radnisko. Punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedna Radnisko. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Przestrzegania Prawa, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Jedna Radnisko. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedna Radnisko na rok 2014. Punkt 10. Przyjęcie sprawozdania z działalności poszczególnych Komisji Rady Gminy za 2013 rok. A. Rewizyjnej. B. Rozwoju Gospodarczego, Usług, Rolnictwa, Budżetu i Finansów. C. Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji. D. Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska. E. Przestrzegania Prawa, Ładu i Porządku Publicznego. Punkt 11. Podjęcie uchwały w
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania skarbnika gminy Jedlina Radlisko. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania skarbnika gminy Jedlina Radlisko. Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr 41, łamane przez 236/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącego Rady Gminy Jedlina Radlisko. Punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr 40, łamane przez 229/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie odwołania przewodniczącego Rady Gminy Jedlina Radlisko pana Jerzego Chrzanowskiego. Punkt 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 37 łamane przez 212/2013 Rady Gminy Jedlina Radlisko z dnia 25 listopada 2013 roku o wysokości wiek radnych Rady Gminy Jedlina Radlisko. Punkt 17. Podjęcie uchwały w sprawie nieodkładnego przejęcia przez gminę Jedlina Radlisko nieruchomości będącej własnością osób fizycznych. Punkt 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej nr 14 łamane przez 60/2011 z dnia 22 listopada 2011 roku w sprawie przejęcia nieruchomości do zespołu gminy komunalnego gminy Jedlina Radlisko. Punkt 19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Najwodłowny gmina Jedlina Radlisko ulica Słoneczna. Punkt 20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Najwodłowny gmina Jedlina Radlisko ulica Jaworowa. 21. Punkt. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogą publiczną położoną w miejscowości Lasowice gmina Jedlina Radlisko ulica Słoneczna. Punkt 22. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz mieszkańców. 23. Punkt sprawy różne. 24. Zamknięcie sesji. Dziękuję. W razie przechodzimy do porządek nie był przegłosowany, prawda? Zaraz. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Głosowało udział 14 radnych, 15 radnych. Wszyscy byli za. Stwierdzam, że proponowany porządek obrad został przyjęty. Przechodzimy do punktu drugiego porządku obrad. Przyjęcie protokołów z 37 i 38 sesji Rady Gminy. Ponieważ te protokoły, można było się z tym protokołem zapoznać w biurze Rady, proponuję, aby to protokół zostało przyjęte bez odczytywania. Czy ktoś ma jakieś zastrzeżenie? Nie widzę. Tak, ale ma chyba kolejną musimy przyjmować. Tak, tak oczywiście. Tylko to uwaga, tak? Więcej nie ma. Dziękuję. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z 37 sesji Rady Gminy, proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Głosowało 15 radnych, wszyscy byli za. W razie przechodzimy do drugiego głosowania. Ja bardzo przepraszam, ale zdaje się Pani radna to nie głosowała. Panie Przewodniczący. Nie dlatego, żebym świadomie, tylko no nie widać wszystkich dokładnie. Wydawało się, że wszyscy trzymałem ten głos. W takim razie głosowanie jeszcze raz. Kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu 37 sesji Rady Gminy? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 15 radnych, 14 za, 1 osoba się wstrzymujący. Protokół został przyjęty. Przechodzimy do drugiego głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu z 38 sesji Rady Gminy? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jeden. Głosowanie wzięło udział 15 radnych, 14 było za przyjęciem protokołu, 1 osoba się wstrzymała. Dziękuję.
Przechodzimy do punktu trzeciego porządku obrad, sprawozdanie Wójta Zielonki inwestycyjnej. Proszę Państwa. W czasie od ostatniej sesji głównie zajmiemy się sprawami proceduralnymi w celu przygotowania inwestycji jak na czas, kiedy tylko pogoda na to pozwoli. A zatem zostało złożone zapytanie ofertowe na wykonanie projektu Jadalni Myśliszewica, projektu sali gimnastycznej w Słupicy. Na zapytanie na wykonanie projektu ulicy Mickiewicza i Staroradomskiej. Czekamy również na informację od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Taką informację mamy otrzymać o zabezpieczeniu środków na inwestycje. Wtedy podpiszemy porozumienie na temat przystąpienia do projektowania chodników. Zostało złożone zlecenie na wykonanie map na etap 5 kanalizacji. Również trwają sprawy proceduralne na temat przejęcia ulicy Aleksandrowskiej. Sprawa jest w dzisiejszym porządku obrad, ale trzeba było przygotować mapy i inne rzeczy. W dniu 7 lutego odbędzie się zebranie z wybranymi mieszkańcami rajca podłubownego w sprawie przystąpienia do realizacji zadania gazyfikacji tej miejscowości. Został wyłoniony wykonawca na utwardzenie drogi, tak zwany wygon w Słupicy. Zostało już złożone zlecenie na zakup urządzeń na plac zabaw przy szkole w Gzowicach. Urządzenia zamówiono w firmie Comes w Szydłowcu. Będzie realizowane, jak tylko pogoda na to pozwoli, bo to jest z montażem. Gzowice Kolonia, utwardzenie drogi, etap drugi. To, o czym mówię, to są zadania z Funduszu Sowieckiego. Też zostało zadanie zlecone. Również czekamy na lepszą pogodę. W Cudnowie wyznaczenie, uporządkowanie drogi. Wczoraj wpłynęła oferta na prace geodezyjne. Dzisiaj będzie skierowane zlecenie do geodety. Rajek Szlachecki, pogłębienie i czyszczenie rowów. Również jest wyłoniony wykonawca i są te prace zlecone. Dawidów, również zadanie, pogłębienie i czyszczenie rowów. Również jest zlecone to zadanie. Aleksandrów, dokończenie remontu dachu na klubie rolnika. Również zadanie zlecone. Lasowice Sadków, budowa chodników i Lasowice Sadków i Rajek Szlachecki. Lasowice Sadków, budowa chodników, a Rajek Szlachecki zaprojektowanie przebudowy skrzyżowania. Mamy umówione spotkanie z projektantem, aby określił tak bardziej szczegółowo, co mamy zawierać w zapytaniach ofertowych na te zadania. I to wszystko, proszę Państwa. Dziękuję. Tak przy okazji jeszcze poinformuję Państwa, że może być troszeczkę chłodno, ale dzisiaj w nocy uszkodził się piec po raz kolejny. To jest piec żeliwny, więc pękł znów jakiś człon. Została zgłoszona ta awaria do serwisu. Serwis obiecał, że lada ona przyjedzie, natomiast kiedy naprawią, trudno powiedzieć. Dziękuję. Dziękuję Panie Wójcie.
przechodzimy do tego porządku deklaracji i zapytania radnych oraz mieszkańców do tej sesji. W zakładzie mechanicznym akurat szedłem sobie piechotą
wracają stamtąd i do mnie się zwrócili ludzie, dlaczego Estra nie jeździ do pętli, która jest tam zbudowana. Następne pytanie, panie wójcie. Zwróciłem się do pana 19 października 2012 roku w sprawie usytuowania dodatkowego przystanku autobusowego przy ulicy Radomskiej między Żwirową a Siczkami. Postulat ten podnosi wielu mieszkańców. Rozumiem, że teraz PKS zawiesił kursy, ale jeździ w dalszym ciągu SK. Czy mógłby pan po prostu wystąpić do mazowieckiego zarządu dróg z pytaniem, czy jest możliwość zorganizowania na tym odcinku przystanku autobusowego? I jeszcze ostatnie pytanie. Zwrócił się pismem do rady pan Tadeusz Dąbrowski, żeby przy pomniku zrobić krzyż. To nie należy do kompetencji Rady Gminy. W związku z tym rozmawiałem z panem Dąbrowskim i zaproponowałem taką następującą koncepcję. A mianowicie, krzyż, orzeł jest bez korony. Należałoby na tym orle zrobić koronę zamkniętą pośrodku z krzyżem. I wtedy będzie, bo to jego, i ta właśnie odpowiedź jego bardzo to usatysfakcjonowało. Dlaczego ja to mówię? Dlaczego ja to mówię, panie, nie, to jest do zrobienia. Dlaczego ja to mówię, panie wójcie? Dlatego, że w tym roku przypada bardzo wiele uroczystości, tak zwanych okrągłych i należnych, które będą przeprowadzane pod pomnikiem. Dlatego bym bardzo prosił, panie wójcie, o zrobienie tej nowej korony, której nie ma na orle. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę, pan radny Borkowski. Ja mam pytanie do pana wójta. Z tego czasu, w 2013 roku, na spotkaniu w Gzowicach, poprosił pan o stworzenie listy chętnych do odnowienia straży pożarnej w Gzowicach. Czy jest jakieś, poczynione są jakieś w tym temacie kroki? Następne pytanie. Chodzi o projekt drogi, który jest niedokończony. Projekt 699 drogi wojewódzkiej, który to projekt został zaczęty. Byłem tam w mazowieckim zarządzie dróg, rozmawiałem z panem Szymczakiem. Mówił, że tam brakuje dokumentacja geodezyjna, po prostu jest niekompletna. Prosiłbym tu jakieś wyjaśnienia, czy ma pan zamiar to dokończyć. Następna sprawa, przedszkole, o której tutaj pan Jerzy Chrzanowski wspomniał. Czy jest, może pan Jerzy Chrzanowski już wie, że ma być zrobione przedszkole, bo ja nie wiem. Oddział przedszkolny. Rozmawialiśmy, miało to być chyba w tym roku rozpoczęte adaptacja tych pomieszczeń. Prosiłbym tutaj o odpowiedź. Dziękuję. Panie radny, ja panu odpowiem. Panie radny, przepraszam, no nie możemy tak procedować. Musi być jakiś porządek. Proszę bardzo, ale... Później odpowie pan, teraz zadaję pytania po prostu. Nie będzie mówił o komentarzu. Nic nie odpowiadamy. Panie przewodniczący, pan powiedział jedno słowo, że pan Chrzanowski wie. A dlatego ja zadaję pytanie. Bo nie, pan powiedział, że pan wie, że... Proszę o spokój. Proszę o spokój. Pan radny Krączek, proszę. Na jakim etapie są drogi zwalniające ulicy Tarabuta? Alba w skali umownej, jaka kwota z racji tego, że Alba w skali mnie nie odbiera śmieciów, zostanie nam zwrócona. Lokal zastępczy, czy jest jakiś, bo znowu mieliśmy przypadek domu na ulicy Sosnowej, żeby mieszkańcy, żeby nie było przypadku, że mieszkańcy nie mają gdzie po prostu przebywać. Tak, nadzwyczajnej sytuacji. Socjalne mieszkalne. Kiedy została dokonana ostatnia aktualizacja stawek? Stawek za korzystanie z lokali socjalnych.
Kiedy została ostatnia aktualizacja stawek? Jakie firmy w roku 2012-2013 nie dostały koncesji na sprzedaż alkoholu na terenie gminy Jedynia Letnisko? Droga Krzpatka. No, droga Krzpatka. Zjazd z drogi wojewódzkiej. Koncesji na... A, alkohol. Jakie firmy nie dostały? 2012-2013. Jakie firmy nie uzyskały? Ale z terenu naszej gminy? Tak, no, na terenie naszej gminy, co alkohol sprzedaje. Ale z terenu naszej gminy, czy na terenie naszej gminy? Na terenie naszej gminy, jeżeli alkohol sprzedaje. O to chodzi. Zjazd na Krzpatkę po prostu, z drogi wojewódzkiej, jakie zostały opuszczone kroki odnośnie tego utwardzenia tego odcinka. Na jakim etapie jest grupa fachowców do spraw zalewu? Czy coś działają, czy na razie cisza? Przejazd kolejowy Staroradowska. Czy były rozmowy, na jakim są etapie? No i jeszcze jedna sprawa. Upomnienia wysyłane z działu finansowego, a podatek jest przed mieszkańcem zapłacony. Tam sobie jakieś pracownicy nie radzą, bo już wiele osób zgłosiło, że dostają upomnienia, a miesiąc wcześniej już zapłacili należną kwotę podatku. Dlaczego są właśnie wysyłane upomnienia, pomimo że i tak podatek jest zapłacony? Generujemy dodatkowe koszty przez wysyłanie listu. To musiałbym. Bo często mieszkańcy mówią, że zapłacili, a zapłacili na inne konto, na inne rachunek, bo to są bardzo różne przypadki. Więc może jakiś konkretny przypadek, to wtedy można. No to, przepraszam, to muszę przypomnieć, że teraz jest punkt zadawania pytań. Odpowiedzi będą później, bo będę było mówiło. Regulowane, żeby nie było jakichś problemów, bo to szkoda wysyłać potrzebne listy. No i tyle na tą chwilę. Dziękuję. Pani radna Jarosław Michałek, proszę. Kiedy powiedziałem, kolejna będzie pani wniosek. Pani radna Puchańska. Panie przewodniczący, nie wiem, czy to pytanie do pana, czy do pana wójta. Chciałam zapytać, czy prawdą jest, że było spotkanie w sprawie budowy kanalizacji i dalszego postępowania w tym kierunku na stronie południowej. Podobno takie spotkanie miało miejsce w poniedziałek i moje pytanie brzmi, dlaczego radni nie zostali powiadomieni? No, o takich spotkaniach powinni radni z danego terenu być powiadomieni. Jeśli tak nie było, a nie było, to chciałabym od razu złożyć wniosek, że w przypadkach tego typu po prostu jest to obligatoryjne i konieczne, żeby przedstawiciele terenu wiedzieli, co się na ich terenie dzieje. Panie wójcie, mieszkańcy południowej części Jedynie zostali pozbawieni autobusu JOW. Czy jest jakaś szansa na inną linię autobusową? Bardzo jest niezbędny ten autobus. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę pani radna Pasek. Panie wójcie, mam pytanie odnośnie swoich wniosków, bo nadal co do niektórych pozostało z pana strony bez odpowiedzi. I tutaj panu przypomnę, chodzi mi o wniosek, który wpłynął do Urzędu Gminy dnia 15 listopada 2013 roku. Ja pokrótce przytoczę, żeby pan wiedział, o co chodzi. Złożyłam wniosek działając w imieniu rodziców dzieci uczęszczających do szkoły w Ratolinie. Oraz biorąc pod uwagę ich liczne interwencje, składam wniosek w sprawie przekazania tejże placówki części środków 30-40% kwoty wpływającej na rachunek gminy z najmu sali gimnastycznej i boiska szkolnego na niezbędne wydatki dotyczące bieżących potrzeb placówki oświatowej funkcjonującej w Nadolinie. Chciałam uzyskać odpowiedź, czy pan w ogóle ma jakieś zdanie na ten temat? Nie, to już na ten temat. Nie, na ten temat. Nie, na ten temat jest nierealny. Ze względów proceduralnych pani starym się też wypowiadała. Państwa, wszystkie środki wpływają do budżetu gminy. To nie jest szkoła na Tolinie, nie jest szkoła rodziców. Szkoła wójcie, przepraszam. I tak dalej. Włóżmy się jakichś zasad. No, mamy zadawanie pytań. Będziemy mieć czas.
No odpowiedzieć. Ja będę kontynuowała w takim razie. Boisko szkolne czy sala gimnastyczna funkcjonująca w budynku będącym własnością gminy stanowią obiekty użyteczności publicznej. Natomiast po uzyskaniu dochodów dyrektor szkoły może wnioskować do wójta o zwiększenie wydatków na potrzeby pracowników, które na to są bardzo duże. I tutaj to nie jest, nie można powiedzieć, że jest to niezgodne z prawem. Ja bym prosiła, żeby pan jednak dokładnie się przyjrzał temu tematowi i spróbował w jaki sposób wspomóc tą placówkę. Następna sprawa jest to wniosek złożony do Urzędu Gminy dnia 27 września, gdzie mieszkańcy podpisali zaraz w liczbie 25 osób. Chodziło tutaj o rozważenie możliwości przejęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na rzecz gminy Jednia Letnisko drogi znajdującej się w miejscowości Raj Szlachecki przy wiadukcie przy trasie krajowej nr 12. Droga ta znajduje się w 35-metrowym pasie drogowym drogi krajowej 12 i nie jest wydzielona jako oddzielna działka ewidencyjna. Stanowi natomiast jedyną drogę dojazdową do posesji niżej wymienionych osób. Jest to 25 osób. Dostałam wprawdzie odpowiedź z Urzędu Gminy, że będzie możliwość podjęcia rozmów, prawda, po spotkaniu wójta z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych. Natomiast minęło już sporo czasu. Chciałam zapytać, czy odbyło się takie spotkanie i czy pan wójt może udzielić informacji, czy jest jakiś efekt tych rozmów, czy można mieszkańcom już coś przegadać w tej sprawie. I tu bym miała jeszcze sprawę kanalizacji, również o rozważenie możliwości podłączenia kanalizacji do 7 osób. Ja rozmawiałam z panem kierownikiem Różkowskim na ten temat. Przypominam, bo mieszkańcy nadal pytają, nadal dzwonią, nadal są zainteresowani. Wniosek również został złożony. Chciałabym zapytać, czy tutaj jest jakieś stanowisko, czy można mieszkańcom powiedzieć, że będzie w jakiś sposób z państwa strony przejęcie tej inicjatywy nad tymi mieszkańcami. Jeszcze sprawa odnośnie chodników. Pan wójt wspomniał dzisiaj w sprawozdaniu swoim, że coś się ruszyło, tak? Jakieś tam kroki są podjęte. Natomiast chciałam zapytać, czy mógłby mi pan udostępnić jakieś ostatnie pismo, bo mówił pan, że czeka pan na środki. To odnośnie środków od 2008. Ja takie pismo i korespondencję mam tu przy sobie w sekretarzu, mogę panu pokazać. I cały czas rozchodzi się, że czekamy na środki. Czy to, co pan dzisiaj powiedział, jest wiążące? Bo odpowiedzi i czekanie na te środki bywały różne do tej pory. Chciałabym, nie wiem, w przerwie sesji, jakby pan mógł mi udostępnić jakąś informację, nową informację, która w tej sprawie była przez pana z działania. Dziękuję bardzo. Doktor. Dziękuję. Czy ktoś z państwa jeszcze zabrał głos? Pan radny Spasiński, proszę. Panie wójcie, chciałem zapytać, czy odpowiedzi, które zadałem na sesjach wcześniejszych, będą pisemne, czy w ogóle nie będzie, bo czas ustawowy minął dawno. Pan się zobowiązał, że pan pisemnie odpowie. Chciałem jeszcze zapytać takie pytanie, bo tu debatujemy odnośnie progów w ulicy Trawnoga. Mam taką wiedzę, panie wójcie, że ta droga jeszcze jest terenem prywatnym, bo przychodzą jeszcze upomnienia do danej osoby za opłatę za tą działkę. Chciałem zapytać, czy już są podjęte kroki odnośnie przekazania tej ulicy, czy przejęcia przez urząd. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać? I ja jeszcze tylko chciałbym, bo już to pytanie było poruszane, to właśnie kursowania linii Jotki, czy ewentualnie jakiegoś innego autobusu, właśnie jakie podjęte działania, czy coś tam się zmieniło, czy to też chodzi mieszkańcy, którzy ubolewają, że ten autobus, bo SKP nie jeździ tam właśnie do magazynu. Ma jeździ tak, no ale to pan wójt pewnie na wiedzę ją powie. Dziękuję. Tam jeszcze pani chciała z widowni zabrać głos. Proszę, podaj się mikrofon. Proszę państwa, nazywam się Wiktor Hanna.
Miałam przyjemność wielokrotnie pisać pismo do Rady Gminnej, do pana wójta o pomoc w sprawie tej nieznalezionej odpowiedzi do dziś dnia. Dziś staję osobiście przed państwem i proszę, nie chcę wciągnąć żadnych brudów. Moje dzieci zostały skrzywdzone w sposób mechaniczny w szkole, jako małe i nieletnie dzieci. Nie dajemy sobie rady, mamy 900 zł w tej chwili środków do życia. Odpowiedź można poinformować, że z opieki dostaliśmy odpowiedź negatywną znów. Łamane mamy wszelkie prawa. Ostatnią decyzję z kolegi odwoławczego trzymam w ręku. Naszymi sprawami nikt nie się nie zajął za zamilczoną sprawę pod dywan. Mam troje dzieci skrzywdzonych. Ja też jestem osobą niepełnosprawną. Mój mąż ciężko choruje, nie podejmujemy pracy przez 10 lat. Dlatego pytam, czy Rada Gminy i państwo zechcecie nam pomóc jako honorowo za skrzywdzone dzieci, za wszystko, coście nam zrobili? Bo Rada Gminy ani Gmina nie zajęła się sprawą dzieci skrzywdzonymi w szkole w tle roku. Dlatego ja pytam jeszcze raz. Pomożecie mi państwo, ja opuszczam teraz tą salę i idę do domu. Zostawiam państwa z tym dymatem, ale publicznie proszę, pomóżcie nam, bo inaczej. Dziękuję. Dziękuję pani. Czy ktoś chciałby jeszcze zaprosić? Proszę pani. Pani Sołtys, pani. Pan Sołtys była pierwsza. Pani Sołtys, senator, proszę. Panie przewodniczący i panie wójcie. Złożyliśmy to pismo o diety dla sołtysów. Było 3-4 w styczniu, w grudniu. I nie ma do tej pory odpowiedzi. Jeżeli radni nie wprowadzi pan to do obrad, to radni nie mogą też podjąć decyzji. Dziękuję. Dziękuję. Proszę. Panie przewodniczący, wiecie pan zajmie tą sprawą? Ja się zgłaszam do pracowników gminy. Dlaczego płacę dwa razy opłatę stałą za wodomierz? To jest wodomierz płatnością wodociągów, a naliczany mam z wodociągów i z gminy. No i drugie pytanie do pana wójta. Na jakim etapie jest rozmowy o tym drodze i chodnikach? Tam to ludzie się bardzo pytają. Kosztowy, kosztowy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę tam jeszcze jedną. Szanowny panie wójcie, szanowna wójcie pana, jak nam zająć oczywiście Bochczak, sprawdzał oczywiście, a te gminy, w których oczywiście jestem mieszkańcem. Nie ma oczywiście, proszę na Wysokiej Rady, panie wójcie, żadnego korpusu nowego, aby pozbawieni byli mieszkańcy, sługicy i ci obywatele państwa polskiego, którzy przejeżdżają tą trasą pod jednym z kierunków oczywiście Gordu, Biolek, Czasów, Pisa. Sprawa w czym się ma, że absolutnie po prostu do trzech dni nie było postępowane od odcinka tu połowy sypiskiej, tylko w kolanku troszkę, cokolwiek, i natomiast dalej, nie było w ogóle postępowane. Pojazdy z ludźmi, które oczywiście przyjeżdżały, niestety, ale była kolejowa na tym lodowisku. W związku z sytuacją taką, że ja oczywiście podczas tego dnia widzę, jak to się dzieje. Natomiast sprawa druga. Szanowny panie wójcie, Wysoka Rado, wiecie pan doskonale, że tu w Wiedniu lotnisko na terenie gminy jest stacja jedna. Nie mają tu absolutnie mieszkańcy po prostu gdzie oczywiście w ogóle można podziwać podczas pobawy. Tego nie ma. Jest, ale tam niesamowita jest reakcja przeciągowa. No, warto byłoby na tym też się oczywiście po prostu zastanowić. Jeśli są pieniądze na inne sprawy, które można by było po prostu zaczynać, można poddać i spojrzeć, bo nie jeden mieszkaniec, który się znajduje tu na tym terenie i czeka na przebicie pociągu. Sprawa druga, oczywiście. Peron i lotnisko na stacji po prostu mało kiedy jest poskrywany. Na własne oczy mam tu bilet dla dokumentów. Sprawa była jaka, że z godziny oczywiście 19.20 strony, który począł przy lotnisko, peron absolutnie nie był poskrywany. Wysiadająca osoba gościa po prostu powie, że na tym życzeniu dobrze, że jeszcze miał trochę siły w ręku i
tej poręczy się przytrzymał. Zsunął się normalnie z pełnym głowosłem, można powiedzieć, aby stoczyli. Jak mam blisko, to muszę mi pomogać. Zadzwoniłem się do Komendy Wojewódzkiej do ratowania w tej sprawie i oczywiście dopiero sprawa wróciła. Kontrolowano tą sprawę osobiście. Sprawa następna. Dzwoniłem również do Komendy Wojewódzkiej, bo nie było żadnego oczywiście zainteresowania. I upraszam oczywiście a szanownych panów radnych, pana wójta i tych pracowników, którzy tu są na terenie tej gminy. Jeśli nikomu na tym temacie absolutnie nie zależy, nie ma pieniędzy, a są pieniądze na inne sprawy, więc warto by też było pomyśleć, żeby ci mieszkańcy oczywiście, którzy się obywatele państwa polskiego, którzy tą trasą przyjeżdżają, aby jakaś pomoc po nim była. Nie ma warunku startującego. Więc tym mieszkańcom, tym obywatelom nagryje się właśnie na spojrzenie, a ci, którzy tamtędy przyjeżdżają, aby nie stali się inwalidami do końca życia. O tym właśnie, a przypominam i proszę, dwukrotnie interwowałem w Komendzie Wojewódzkiej i jeszcze do czego to powiem. Dostałem oczywiście poinformowanie w sekretariacie gminy, aby dojść oczywiście w tej sprawie na pokój 104. Pokój 104 niestety, ale jeden z panów powiedział, że jego to nie interesuje, bo ta sprawa tylko i wyłącznie ma się oczywiście w staroście wywatorów. Jeżeli tu mieszkańcy wpadają podatki, i szanowni państwo, oczywiście wszyscy są na tym budżecie. Więc ci państwo oczywiście, prawda, którzy widzą jaka jest sytuacja, również należy im, że ten autorytet właśnie tego spojrzenia. Proszę o zainteresowanie tą sprawą i godne jego reprezentowanie. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do punktu 5 porządku obrady. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyborów przewodniczącego Rady Gminy Jedniarzysko. Otwieram dyskusję. Proszę o zgłaszanie kandydatów do komisji skrutacyjnej. O takich kandydatów, którzy nie zamierzają o tą funkcję się ubiegać, tak powiem jeszcze. Proszę pan. Zgłaszam pana radnego Macieja Proszka. Proszę o kolejne kandydatury. Radna Renata Pasek. Wyraża zgodę? Proszę kolejne. Proszę pan radny Kacz. Zgłaszam pana Krzemów Pietru. Do pana jednego funkcji. Komisku do tego. Ja nie wyrażam. Proszę kolejne. Chociaż żeby trzy przynajmniej były. No to ktoś, jeżeli ktoś był, to bardzo dobrze, bo miał doświadczenie, to wtedy płynie to pójść. A będzie to może, żeby jak najszybciej zadać. Proszę panią. Panią no, czekamy na odpowiedź. Dziękuję. Czy jeszcze są jakieś zgłoszenia inne? Nie ma, nie widzę. Zamykamy zgłoszenie kandydatów. W razie oddaję pod głosowanie. Kto z państwa radnych jest za wyborem do komisji skrutacyjnej do wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy? Pana Macieja Frączka, pani Renaty Pasek i pani Mariola Bechańskiej. Proszę o głosowanie. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Kto się wstrzymał? Jedna osoba tylko. No to proszę podnieść rękę. Głosowanie w wielkim klasie rolnym 12 było za przyjęciem propozycji. 3 osoby się wstrzymały. Stwierdzam, że komisja została wybrana. W takim razie proszę o ukonstytuowanie się komisji, przygotowanie. W międzyczasie zgłosimy kandydatów. Tak, oczywiście. Ale już. W takim razie teraz przechodzimy do zgłoszenia kandydatów na wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Czekam na propozycję.
Mariusz Kasiński. Pan radny Waldemar Lewandowski. Pojrzę z Google. Proszę kolejne zgłoszenie. Czy są jakieś inne zgłoszenia? Nie widzę. Tak, nie proszę. Nie ma zgłoszeń. Zamykam dyskusję w tym punkcie. Proszę komisji. No, nie musimy przegłosować, tak? Można zgłoszenie kandydatury tylko jednej. Komisja wydarzy. W każdym razie proszę, żeby komisja podjęła działania. Ogłaszam przerwę do momentu, kiedy...